Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Pomidora na moim kanale. Ostatni odcinek z Lachem spodobał wam się niesamowicie. No i dziś mamy kolejnego członka ekipy Fantazy. Jest nim Nexion. Cześć. Ten wstęp był 3 razy krótszy niż najkrótszy wstęp na twoim kanale. Nie przesadzaj. Witam, bardzo serdecznie. To ja, typ niepokorny. Zasadniczo zastanawiacie się pewnie, co tutaj robię. Nie wiem, ale zaraz się dowiem. To jest najtrudniejsze wyzwanie w historii twojej przygody na YouTubie. Ponieważ dziś możesz odpowiadać tak, nie albo pomidor. I to jest wszystko, co możesz zrobić. Pomidora masz jednego. A nie możesz opowiadać historii swojego życia. Ale chciałbym zamienić tak, nie i esej. Nie, właśnie nie. Naprawdę, dziś stoisz przed największym wyzwaniem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Jeżeli uważacie, że w tym odcinku my obydwa poradzimy sobie dobrze, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, kanału Nexioma. I przede wszystkim piszcie, kogo kolejnego chcielibyście zobaczyć. Czy jesteś gotowy? Tak. Są 3 segmenty. Pierwsze to są pytania piłkarskie na rozgrzewkę, potem mamy pytania od widzów, a potem mamy jeszcze parę moich pytań. Tak więc dobra, rozpoczynamy, pomidor jest jeden. Jak najbardziej. Chelsea w tym roku ma większe szanse niż w poprzednim na top 4. Nie. Skład The Blues jest lepszy niż Arsenal w tym sezonie. Nie. Boże, na razie tak nie. O Jezu! Odejście Luisa w moim odczuciu to zdrada. Tak. Chelsea nie straciła najlepszego zawodnika, bo Kante cały czas gra dla The Blues. Nie. Czyli jednak Eden Hazard. Tak. Lampard będzie lepszym menadżerem niż Sarri. Tak. Bo trudno być gorszym. Tak. Pracę Włocha oceniam negatywnie. Zdecydowanie tak. To, naprawdę jest to dla mnie, bo ja oceniam pozytywnie, ale to może temat na inną rozmowę. Teraz przechodzimy w takim razie do pytań od widzów. No i rozpoczynamy. To jest zdecydowanie temat na inną. Dobra, odpala mi się już tryb eseju. Następny segment. Ja uważam, że wycisnął max z tego. Ja uważam, że nigdy w życiu nie widziałem tak bardziej bezpłodnego i nieradzącego sobie z szatnią trenera. A skąd wiesz, że jest bezpłodny? Sprawdzałem. Też tutaj ilości papierosów to... Dobra. Czy ważysz ponad 90 kilo? Tak. Wolisz, żeby Kante odszedł, czy żeby Hazard wrócił? No to tutaj wolałbym, żeby Kante odszedł. Miejsce powracającego Hazarda. Nie. Czy jesteś najgorszy w piłkę z ekipy Fantazy? Nie. Czy Wibe najmniej się przykłada do YouTube'a w ekipie Fantazy? Tak. Czy zazdrościsz? Nie. Nie, 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 nie. Nie najmniej. Nie najmniej. Jest jeden gagatyk, który się przykłada mniej. To ciekawe. W ekipie Fantazy. W ekipie Fantazy. Wibe nie nagrywając przykłada się do YouTube'a bardziej niż pewien gagatyk, który wie, o kim mówię. Czy zazdrościsz Felka Damianowi subskrypcji? Tak. Arsenal będzie lepszy w tym sezonie niż Chelsea w Premier League. Wolę nagrywać filmy z Jacobem i Lachem niż Kozą i Kamykiem. Tak. Dostać 3 miliony i stracić kanał i wszystkie kontakty z ekipą, widzami i tak dalej. 3 miliony czego? Myślę, że złotych, ale wiesz, jakby zniknąłbyś całkowicie, tak? Wszystko, co robiłeś do tej pory, mielibyśmy świadomość, że istniałeś, ale nie byłbyś dla nikogo już ważny, z widzów i tak dalej, byłbyś taki Ale nie jest powiedziane, że nie mógłbym zacząć od nowa, tak. Kanał Piłka w Grze był wielkim niewypałem. Tak. I żałuję, że w ogóle go zaczynałem. Nie. To pytanie muszę ci zadać. W ekipie jest osoba, którą lubię najbardziej. Tak. Jest i osoba, którą lubię najmniej. Tak! Tak działają relacje! Się spodziewał, że w grupie osób może tak być. Jest niezwykłe. Naprawdę, niezwykłe. Czy jesteś najgorszy w FIFA z ekipy Fantazy? Nie. Bo ja jestem. Tak! Gdybym miał cofnąć się w czasie, nie zaczynałbym kanału związanego z FIFA. Tak. Czyli nie zaczynałbyś. Mhm. Zamknięcie się w tej jednej szufladce bardzo mnie boli i ogranicza. Tak. A od pewnego czasu FIFA nie sprawia mi już przyjemności. Tak. W zasadzie YouTube jest już dla mnie bardziej pracą, zwykłą pracą, niż pasją. Nie. Czuję, że najlepsze lata na tej platformie mam już za sobą. Tak. Ale staram się walczyć. Tak. Dlatego w najbliższych miesiącach zobaczycie dużo nowego Nexiona.
Nie. Okej, bo tutaj byłem przekonany, że odpowiesz tak, przyznam szczerze. Ale i tak wykorzystamy to, co tutaj mam. Chciałbym, żeby na moim kanale było więcej sąd ulicznych. Tak. I nie tylko związanych z piłką nożną. Tak. Więcej prawdziwej piłki. Tak. Ale nie wykluczam innego kontentu. Tak. Na przykład Minecrafta. Tak. W zasadzie nie zdziwiłbym się, jeśli FIFA 20 byłaby ostatnim rokiem, tak jakby cały ten cykl FIFA 20 byłby ostatnim rokiem, kiedy ta gra pojawia się na moim kanale. Nie. Okej. Gra w filmie mega mi się podobała. Tak. Może to jest jakiś kierunek na przyszłość? Tak. Słyszałem od ludzi na planie, że bardzo dobrze sobie radziłem. Tak. Uważam, że film będzie sukcesem. Tak. Liczę też, że zwiększy moją popularność, szczególnie na Instagramie. Mhm, tak. Nie ukrywam, że to była jedna z moich motywacji, dla której zgodziłem się na to przedsięwzięcie. Głównych motywacji? Tak, czy... Takich głównych, jedna z głównych. Nie. Okej. Ale nie będę ukrywał, że czuję się lekko staro przy twórcach nowej fali. Nie. Uważam, że wiele z tych osób nie zaczyna już jak ja, z pasji. Tak. Ale nie widzę też w tym nic złego. Tak. Rozumiem, że ktoś zaczyna przygodę z mediami społecznościowymi jako twórca tylko po to, żeby zarabiać. Tak. Ja mimo wszystko, czyli tych pojawienia się dużej liczby nowych twórców, bo dużo się pozmieniało w ostatnim czasie szczególnie, ja mimo wszystko nie boję się o swoją przyszłość na YouTubie w najbliższych 3 latach. Nie. Czyli nie boisz się, czy się boisz? Boję się. Więc jak nie YouTube, to... I to jest pytanie otwarte. Jak nie YouTube, to... to mogę tutaj dać taki slash. Mam jedną rzecz albo jedną rzecz, o których sobie myślę. No to mów. No to coś ze sportem związanego tak w rzeczywistości. Dziennikarstwo sportowe szeroko pojęte. Albo równie szeroko pojęte aktorstwo, jakkolwiek to można nazwać. Tak więc, jeżeli nie chcecie, żeby Nexium zabrał się teraz za dziennikarstwo sportowe, zasubskrybujcie jego kanał. Cześć. Bardzo dziękujemy wam, słuchajcie, mam nadzieję, że ten pomidor się podobał. Nie wiem, czy był... przy paru się wahałeś, mam wrażenie. Szczególnie przy tych moich początkowych było tak trochę... nie, że ciężko, ale tak, że trzeba było się zastanowić. No, bardziej, że trzeba było się zastanowić. Nie były to najtrudniejsze pytania roku, ale na pewno było całkiem ciekawe, bo takie było zderzenie się z rzeczywistością. Trzeba było zajrzeć troszeczkę głębiej i jakoś sobie przemyśleć kilka spraw, więc zasadniczo bardzo mi się podobało i było naprawdę w porządku. Ten moment, kiedy musisz nadrobić, tak, nie? Ile mamy jeszcze minut do 10, ile mamy jeszcze sekund do 10 minut? Właśnie nie wiem, nie? Powinniśmy teraz chwilę porozmawiać. Tak, zasadniczo. Może wróćmy do tych tematów. Kogo najmniej lubisz z ekipy fantasy? Wiesz co, teraz musiałbym się bardzo długo zastanawiać. Myślę, że zastanawiałbym się przez kolejne jakieś 30 sekund. Słuchaj, 30 sekund to jest bardzo dobry czas. To jest równie dobry czas, że jeżeli teraz jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to w tym momencie ja tutaj cały czas mówię. Ja cały czas was słucham, wy cały czas możecie mnie słuchać, więc bezproblemowo możecie zminimalizować kartę albo nawet zapauzować ten film, zejść na dół, włączyć, zostawić łapkę w górę. Ja cały czas tutaj jestem, czekam właśnie na ciebie. Widzę ciebie, widzę twoją uśmiechniętą buźkę. Teraz, gdy zostawiłeś kciuka w górę, to jest zupełnie inna rozmowa. Tak więc, przyjacielu, czy mamy już 10 minut, czy możemy dorzucić reklam? Nie wiem, czy mamy, ale chcę powiedzieć, że nawet nie chodzi o te reklamy, zauważyłem bardzo, że jak film ma powyżej 10, to YouTube go bardzo lubi, tak samo jak my lubimy was, ale będziemy się... Lubimy też pieniążki, dlatego korzystając z okazji, że możemy przedłużyć do 10. Koniec, panie, koniec, zwijamy ten majdan, na razie, pion. Cześć.